mi ludzie mówią, to tak, piją. Tutaj zaczynamy ostrożnie warzywny, a oprócz tego to robią, że tak powiem, Bieszczak, takie napary i przykładają. Pani Dorotka, tak. Janusiewicz, agroturystyka, upsowki. Mi na przykład, jak olałam kolano, to ja smarowałam olejem z dziurawca. Przez dwa tygodnie i powiem szczerze, tutaj, brandu, ja cały czas na wszystko ruch, zbieram sama. I to są zioła i po prostu czasami mam przemożone ręce. Jasne, to tak. Mamy to wszystko świeczkowa. To jest pewnie jakaś, nie chcę powiedzieć co to jest, ale coś śliwkowego, wynogronowego, czerwonego. Tam herbata na serce. Tutaj tu są różne mikstury na serce, także tutaj ten do pani można by zadzwonić. Ja mam, proszę pani, wszystko to, co natura dała, i dowiedzieć się, co nagietka, tam, którego sama zrywam, a tak wszystko jest, to, co natura dała. No, wie, tutaj. To jest wszystko zebrane, to, co natura dała. Kostrzyk. Proszę pani, niebo z wierzbówki żółty. Mam też u siebie na posesji, ale robię mieszanki, do których potrzebuję wierzbówkę, dlatego nie mam jej dużo. Herbaty pyszne są z tej wierzbówki. Zgadza się, ja też lubię. Gajowiec, konieczyna. Są tu jeszcze jakieś zioła? Płatki. No. Wszystkiego nie można mieć, proszę pani. O. I nalewki. Naleweczki różne. Także tutaj znowu są zioła, podgrycznik. Czyszczec. No są takie nazwy, które pierwszy raz słyszę, ale na pewno ci, którzy znają się na naturalnych rzeczach, to na pewno wiedzą, co to jest. Mięta nawet. Jest, widać, że te liście mięty tam są. Miodunka, przewrotnik. Krwawnik, no. Tutaj przypacznik, także ten tutaj do pani można by zadzwonić ewentualnie, jeżeli by coś tam z tego, tak jak mówiłem, numer telefonu jest. I ten, pani nie ma adresu e-mailowego, tam proszę pana, mam agroturystykę Upsotki, tam jest adres e-mailowy, agroturystyka Upsotki, pisząc razem, @wp.pl. Aha, agroturystyka Upsotki, razem pisane. @wp.pl. To jest ten adres e-mailowy. Także ten, na ogół to telefon tam 721 518 827. Tu dodzwonimy się bezpośrednio do pani Dorocki. Tak, końcówka jest 827. A, 827, tak jest. Dziękuję bardzo. A tu mamy, co to jest? Kombucha? Zimna kombucha z kija? Tak, prosto z beczki. Kombucha, albo to po angielsku, tak? Kombucha? Kombucha taki międzynarodowy. Tak. Używany, jako fermentowana herbata. Ale co to jest? To jest taki grzyb, który dodaje się do herbaty, on fermentuje tą herbatę i powstaje taki musujący kwas. A, rozumiem, ale to jest taki na dodatek, natomiast tak. Główne rzeczy to są to tutaj. Mamy. Jest omułka zielonowargowego, to jest między innymi nastawy, to jest małża z Nowej Zelandii. I to ona zawiera sobie glikozaminoglikany, kwas krzemowy, kwas omega i to pomaga nam regenerować krząskę stawową, nowa maź napływa. Aha. Właśnie w ten kierunku. Słyszałem o tym tam z Nowej Zelandii, także ten herbata zasadowa jest jakaś zasadowa, tam, czyli mieszanka ziół, które pomaga nam właśnie odkwasić też organizm. Przy nadkwasotach, zgagach, to wtedy sobie stosujemy. Taka mieszanka na miesiąc właśnie. Wiadomo, że problemy to są przede wszystkim z nadkwasotą zawsze. Tak. A tutaj wiesz, odkwasia. A tu właśnie odkwasia. Można sobie tak odkwasia. A tutaj też do pana można by ewentualnie zadzwonić, czy tam napisać, czy wejść na stronę internetową o Nomak, www.nomak.pl i to są te trzy numery telefonów. Tutaj proszę to zapisać sobie. 32, czyli katowickie tam gdzieś, tak? Katowice, aha. Olejek z drzewa
herbaciana. I proszę bardzo, tutaj tej kompuszy do orzeźwienia. Dziękuję. Ona jest fajnie, tak właśnie z przechodzą. No, tak wygląda, tak. Kompucia po polsku. Dobrze. Zimniutka, fajna. Tak wygląda. A za chwilę powiem, tak wyglądała. Świetnie. Ja wyrzucę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Tutaj, co mamy tutaj dalej? O, tutaj mamy jakieś tam warzywa ogrodowe, pewnie tam jakieś, ten, o tu widzę, że czarnośka, chyba czarnośka to jest. O tutaj Zeoblackland Organic. To jest pasta, to jest ta pasta do zębów. Czyli to jest węglowa taka. Bez fluoru na pewno, bo fluor jest niezdrowy. Aquanera, tutaj mamy anielski pył naturalny. Klinopsy lolit. Nie znam się na tych nazwach, ale tam czytać to jakoś trochę jeszcze umiem. Aurora, Deutschland GmbH, czyli to jest tam niemiecki jakiś tam wytwór. Także ten, tutaj anielskie ziele są jeszcze. Anielskie ziele jakieś tam. Różne. A widzę, i tam i mydło jest. Mydło, sól konopna, tutaj to, co to jest? Anielski GTM. Anielski GTM. No to jest już ten. No. Tu nawet na próbkę pomidła, to na pewno ma dobry smak. Naturalny. Anielski płyn. Ostoja. Też? No to tutaj też, jakbyście Państwo chcieli tam coś skontaktować, to mamy tutaj, gdzie mamy? Mamy jakąś ulotkę tutaj? Jak skontaktować się z Państwem ewentualnie? Właśnie dałem ostatnią pani i nawet czekałem na imię. Ja tylko zdjęcie zrobię. Po prostu, to znaczy pokażę, bo to numer telefonu, jeżeli jest, czy tam. Tu i tutaj jest pan. O, tutaj jest numer telefonu do mnie, bezpośrednio strona o nas i tak dalej. No i w ogóle tutaj jest numer telefonu tutaj. Tak, to jest numer do mnie bezpośrednio. Można dzwonić. No i stwierdziliśmy tak, mówię do... Anielski świat. No wystarczy wejść na anielski świat i strona za chwilkę ruszy. Tak. A strona tak, będzie... Za chwilkę, tu jesteśmy na etapie, po prostu tuż przed startem. No. Przepraszam, że będziemy mieć więcej. Nie ma sprawy. Dziękuję bardzo. No. I teraz tutaj do pana zobaczymy, co tu jest. O, też mamy... No same ekologiczne, powiedzmy, produkty, które są bezpośrednio stworzone przez naszych, no nie powiem, niekoniecznie rolników, ale przy współpracy, powiedzmy, tam ściśle z naszymi ekologami. Także tutaj różyczka, wiśnia, borówka, jagoda. To wszystko bio, truskawka, wszystko tutaj. Tutaj mamy jabłka chyba, tak? To są jabłka na dole. Także tutaj mamy. O. Lipa, pomidor, o, nawet pomidor, truskawka, węgierka, śliwka nawet.
To są wszystkie, wszystkie te. No. Zastosowała już nie. Dereniów, dereniowa herbatka. Herbatka dereniowa. No są rzeczy, o których ja nie słyszałem, ale na pewno ci, którzy zajmują się zielarstwem, na pewno dokładnie wiedzą, o co chodzi. Dokładnie wiedzą, co to jest. Herbaty różne, wiśniowa, z pokrzywą właśnie też. Mało ludzi wie, jakie są, powiedzmy, działania pokrzywy, a jest naprawdę potrzebna organizmowi. Tutaj też można by do pana ewentualnie zadzwonić, czy tam zaraz zobaczymy. To jest Bekla przez C. Nazwisko właściciela przez normalnie. A, czy nazwisko właściciela. A, i tu są kontakty, Także handżówka. Handżówka 3A. Koło Łańcuta. I znowu mamy Łańcut, blisko Łańcuta mamy. Czyli ten teren taki cały czas. No to co, bądź to jest początek Bieszczad chyba tam gdzieś. Po górze. Po górze żelarskie tam jest. I tu mamy www.bekla.pl albo sklep bekla.pl. I tu mamy numery telefonów, także rzeszowski numer. Rzeszowskie numery, no oczywiście, bo Łańcut koło Rzeszowa jest, także 017 i tu bezpośrednio do pana. Dziękuję bardzo. Się przyda panu. A ja już zrobiłem zdjęcie. Także. Aha. 3 dni nosimy, 3 poprzednie. Jeżeli jest potrzeba, to troszkę. Czym jest? CBD. CBD. A przepadającej tam nie zawsze idzie. Sativa Life. To jest. Tak, i tu mamy kontakt. Znowu. Ja idę w cień. To po prostu, żeby zobaczyć, czy wyświetla się. Tak, jest kontakt. Świetlana 2. No tak. No i tam do rejestracji Sativa Live www.sativalife.eu. No i tu można by, powiedzmy, wejść i zobaczyć, jakie tam są produkty, umawiać się na wysyłkę i dostawę. Pani, która mówi, nie z tej firmy, tylko znała. Tutaj już byliśmy rano. Byliśmy rano, nagraliśmy, także to na tym zakończymy i idziemy na wykład. Na wykład.